witam was w trzecim odcinku naszego wyzwania biznesowego z czwartego sezonu sklepu z zabawkami. I zaczynamy sobie jak zwykle dzień od otwarcia. I jak zwykle na minusie 5000 jest dobrze. Ale myślę, że może potem sobie kupimy tutaj coś z gotówki i nam się to wyzeruje. Ale zobaczymy, na razie jesteśmy na szóstym poziomie, może sami się odbijemy, kto wie. Przywitaj, aha. No. Chyba ta jest taka towarzyska, bardzo widzę. Klienci się schodzą. Także spokój, weźcie to lepiej. No ja nie mogę, ona sobie chyba cały dom urządzi. Pokaż. Drugi telewizor, no świetnie. Szkoda, że nie ma dziennikarza. Nie przyjdzie, nie do mnie żaden dziennikarz. To już kolejny sklep, w którym nie przyszedł nikt. Nie będziesz patrzał tak stał. Ja ci tu zaraz coś pokażę. Kup mi się. Kto tu się darł? Coś mi się chyba przeszło. Brylu towarzyską, znowu coś! No nie mam słów. Beato, pamiętaj się. Cała niezbędna dolina będzie kochać Beatę, ja wam mówię. W sumie to dobrze, może dzięki temu klienci są tacy zadowoleni, że ona jest taka przyjazna i w ogóle. Nie mam pojęcia. Oh,
przyspieszamy, nie ma co się tutaj z nimi bawić. Ten już przekasa, nie da jeszcze tam przyciśnie, nie? Jak, wybawiliście się tam na tym placu? Tacy dorośli, ale dzieci, nie? Jak tam nasze gwiazdeczki? 7. Mamy 16, no to... Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj się nam uda zdobyć. Niektórzy sobie przychodzą sobie tego popatrzeć i pooceniać bez żadnego zainteresowania. No ale cóż, jak w życiu też są tacy ludzie, więc to jest bardzo realne akurat. Nie ma co ukrywać. Co to za skupisko w tej toalecie? Patrzcie, aż muszę zrobić zdjęcie. Kibel taki po prostu zacny, że wszyscy chcą do kibelka tego akurat i koniec. No po prostu ja nie wiem, co ci Simowie mają w tej głowach. Rany, dobra. Wracamy do Beaty. Tam się zgotowali, no pewnie. Najlepiej. Toalety są wąskie, ale tylko po to, bo tam się wchodzi robić siku, a nic więcej, ludzie, wiecie o tym? Ja nie wiem, czego oni tam szukają w trójkę. Wolę chyba nie wiedzieć. Oh la la la. Dale, pues, ¿qué pasa? Podejdzie do tej rudej? Dziękuję. A ten co tam się drze, ten Wiktor cały? Czego ona szuka? Misiaczka jakiegoś. Nie odbieraj żadnych telefonów. Sorry, że tak długo, ale... Się kolejeczka zrobiła. Pewnie nie potrzebujemy żadnych pracowników. O, w końcu jakieś dziecko przyszło, patrzcie. To ja ci pokażę, gdzie to jest kochanie. Żadnego kibla. Aby już jest 21 minuta. Dobra, przyjmij pieniądze i wyślecie do kibelka, jak przyjmiesz te pieniądze. Obiecuję. O, mała jednak sobie poszła. Chyba już jest za późno, żeby tak się szwendała. Idziemy skorzystać, żeby Bata się nie posikała. Te kibelki muszę w ogóle posprzątać, bo jeszcze tam nie sprzątałam. Brakuje nam jednej gwiazdki, więc musimy docisnąć tej dwoje. I
sobie zamykamy. Boże, ja myślałam, że on mi coś wynosi ze sklepu. To było naprawdę dziwne. Dobra, nieważne, masakra. Dostanę tą gwiazdkę? Czy już ją dostałam? Już ją dostałam, nawet nie zauważyłam. Okej. Okay. A ja tu się męczę już po północy. Masakra jakaś. No dobra, to w takim razie zamykam. I widzimy się kolejnego dnia. Także zaraz do was wracam. I mamy, kochani, kolejny dzień. Beata otwiera sklep. I jedziemy z tym. Nasze finanse wyglądają dosyć słabo. Stopcie, ty lecisz. Może wywalę te huśtawki, jak ona nie przestanie. Prawda, chciałam być miła, a ciągle mi tam chce iść. Chodź do klientów. Lepiej, a nie. Bo ty masz co robić. Wszyscy tutaj się skupili na tych babilotach. Bibelotach chcemy. Masakra babiloty. No, można i tak. Można i tak. Babiloty, bibeloty, co do różnicy, nie? Ten nie może dojść do kasy. Nie wiem, że tylko kupiłeś, koleś. Zadarmy tutaj szybko. I spróbujemy im coś pokazywać. Żeby się od... Nic się z tobą nie zajmie lepiej niż Beatka.
Mam nadzieję, że się jednak lepiej będę ciągle dawała zwykłą sprzedaż, ale ja się boję nawet co innego. Dobra, tutaj trzeba komuś pomóc, więc na chwilę zostawię, już nie będę taka. Mam kolejną gwiazdkę, więc chyba nam wystawi dobrą opinię. Taką mam nadzieję przynajmniej. No pokazuj mi dzisiaj. A co słyszę? Kardiusza! Ja stalina. A co, nie napisz tego artykułu? Widziałam, że masz motyw, więc nie wygłupię się. Ej, ale mi tutaj klienci czekają. Hallo, dziennikarzu. No, posunął tą lupę. Co za człowiek. Ale co? Jeszcze coś na tym poczcie. Becia, ruszaj lupę, co tam ty tak stanęłaś, jak byli tam? Dajesz. Co on tam pisze? W tych swoich kręcikach. Ogląda przedsiębiorstwo. Wait, lokal z klasą, no. No. Kurde. Się tutaj zagmatwałam w tym wszystkim. I klienci się tutaj niecierpliwią. Wszystko prostego dziennikarza. Dobra. Chwilę postoję w kolejce i już wielki problem nie będzie. I przez to wszystko odpychałam tego dziennikarza i w sumie nie wiem, co on tam jeszcze gadał. Siedem gwiazdek. O, twoje przedsiębiorstwo otrzymało dobrą recenzję. Jej! Nice. Pasio. A nie. Dobra się. Czy ja chcę łowcę kupić? Już pokazuję, gdzie jest łowca. Co? Pasia lani mega głosiki? Ufta! Że, pieś.
Jakby tak jeszcze się zwijała troszeczkę. Ile tych wypadek nam brakowało? Bo już 6. Stormy whip. Buddy. Ciśniemy. Beta sama daje radę, ale może sobie to nie zatrudnimy, nie wiem. Trochę to nieopłacalne, bo niestety strasznie mało pieniądzów. Ale przyjmij pieniądze. Popytaj tą Elkę zaraz, że ją przekonamy, że jednak... Kolejna znajoma. Pokaż mi tego czerwonego miska. Czyli mówisz, że za drogo? To ci pokażę coś tańszego. Usza trzeci? Sofa lipa. No to za drogo. Idź cholera. Powiem ci. Trochę nam towaru zeszło. Jak on wyskoczył z tego... Dobra, kochani, 5 gwiazdek nam brakuje. Jest już 21.50, więc ja zamykam lokal. Najwyżej będziemy to już kontynuować w kolejnym odcinku. Nie ma co tutaj męczyć Beaty. Już jest taka pora, że wiecie. Przyjmiemy jeszcze pieniążki tylko. Zobaczę, jak mi wyjdzie z tym, z finansami, jak uzupełnię towar i zobaczę, czy zatrudnimy sobie kasjerkę, czy nie. No, na razie musimy sobie radzić samą. No dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!